Witam wszystkich bardzo serdecznie, tutaj Krzysiek Wer, a to kolejny odcinek z gry Gothic. Dzisiaj udajemy się dalej w poszukiwaniu ziół dla Korkaloma. Nie wiem jak to wyjdzie. Ostatnio postanowiłem, że nie będę nagrywał jak bije węże błotne. Ale z nimi po prostu tak idzie. To czemu miałbym ich nie bić? To tylko dobry exp jest. Wydaje mi się, że to zioło powinno być tu. Nic nie ma. Dalej nic nie ma. Więc szukamy dalej. Bij go. No. Tyle ekspo będzie teraz wpadać, że kurde. Będę mógł ulepszyć broń dwuręczną i będę jeszcze silniejszy. Pełno sił uzdrawiających. Dobra, ubijmy tego kolejnego błotnego węża. Chodź tu. No! Z tym najciężej idzie. Dobra. Ale coś mi się kojarzy ta misja, że ja już kiedyś... Nie no, ja przeszedłem tą grę, więc... Zbierałem już dla Korkaloma... te... zioła uzdrawiające, ale nie mam pojęcia, gdzie one były. Dosłownie nie mam pojęcia, więc... Pierwsze co, to będzie ubicie tych wodnych, błotnych węży. Tu jeszcze jakieś ziółka są. Zbierajmy to wszystko, a potem będę się martwił, bo będę wiedział, gdzie co jest pozbierane. Tam nic nie widzę, dosłownie nic tam nie widzę. Dobra, zapiszmy grę, bo ja nie wiem jak... Może w końcu jakiś odwet będzie z od tego wodnego, błotnego węża i w końcu mi tak przywali, że ja się nie ruszę. No... No właśnie. Pierwszy wąż, który mi przywalił. Tak jak myślałem. A podpowiem wam jak ja to robię, bo ja naciskam... Nie przytrzymuję tutaj akurat w tym momencie przycisku myszy. Tylko... Ostro w niego naciskam. Weszłem na drzewo. Ostro naciskam strzałkę w przód i przycisk myszy. Dlatego tak uderza. Dlatego to jest taka szybkość. Przed chwilą się o tym kapłem praktycznie. Dobra, skuteczna metoda na takie potwory. Bo widzicie, expa pełno wpada, bo po 400 jest. Nic nie tak walczyć. Ciekawe, czy da się z wszystkimi potworami, tak? Wydaje mi się, że coś z tym trzeba zrobić, ale nie wiem. Tutaj też nic. No tu jeszcze jakieś zioła są. Nie przegapmy żadnych ziół. Tam jest jakaś chata, w niej nie byłem na pewno. Są błotne węże dwa, więc... Tutaj zapiszę. Na pewno tutaj zapiszę, bo jak są dwa błotne węże, to mam marne szanse z nimi. Są aż trzy. Podejdź. Niech podjedzie. Ale on jest wolny. Yeah.
Kurde. Ten mi przywalił. No. No. Dobra, przyszedł kolejny. Kurde, nie wychodzi mi to teraz tak jak wcześniej. Takie bicie. Czyżby on obrót zrobił? Czy mi się wydaje? On obrót zrobił? Powiedzcie, no. Znaczy wy mi nie powiecie, bo to nie jest to live. Tam widzę coś. Tam widzę coś, tam widzę coś. Wszystkie błotne węże stąd wytłukę. Tylko trupa widzę. O, łóżko. Można spać na bagnach. Pochodnia jakieś... na jakieś głupoty. Dobra. No... dobra. Wszystkie błotne węże ubite. Wyjdźmy tutaj. Sprawdźmy te lecznicze żurawa dla Iberniona. 5 leczniczych ziół o silnym działaniu. To chyba zwykłych ziół leczniczych. Zabrałem tego sporo teraz, więc... Co tu robisz? Czy pozwoliłem ci się do mnie odezwać? Tylko żartuję. Te cholerne świry zaczynają mnie już denerwować, dlatego tu jestem. Nie odzywaj się do mnie. Módl się o łaskę śniącego. Twoje zadanie jest szczególnie ważne. Przy tych ludziach można w mig zwariować. Nic dziwnego, że mieszkają tam sami wariaci. Jestem Szrat, nowicjusz pierwszego stopnia. I będę nim już do końca życia. Oj, Szrat, Szrat. Dobra, nie chcę dołączyć do bractwa, więc mi nie pomożesz. Jeszcze tutaj ziółka uzdrawiające. Dobra, wszystko co tu się dało zebrałem, no. Jeszcze porcje ziela zbierzmy od nich. Bo jak mogłem od tamtych, to od tych też mogę. To ja wróciłem. Jasne, żeby sprzedać ją znowu. Najpierw. Nie prze. A myślisz. Dobra, wiem co chciał. On chce zyskać kasę na tym, więc nie dostanę od niego nic. Dobra. Tam gdzie jest najkrócej, przejdźmy. Czyli tutaj. Najpłycej, o. No w sumie najkrócej też, bo tu. Oj, nie będę przeskakiwał przez płot. Ojejejeju. No wypływaj. Dobra. To się umoczyłem w bagnie. Szkoda, że nie ma takiego efektu, że smród czy coś w tym stylu. Znaczy, no, że ludzie narzekają na to. Kąpałem się w końcu w bagnie. Dobra, może to, że te zioła wziąłem lecznicze, już to pomoże. Bo nie ma nic innego na tych bagnach. Nie ma. To się już więcej nie powtórzy. Tak długo jak nie, to zaraz zaś pada dup na ziemię. To się przechodzi, to on powstaje. Ale to zauważyłem, że orkowie zabici i to wszystko też tak ma. Mam już wszystkie uzdrawiające zioła dla Iberiona. O czymś innym. W tej historii dobra musi robota. Być jednak ziarno. Iberion zbudził się na chwilę tuż przed twoim przyjściem. Już więcej nie powtórzy. Powiedział coś? Tak. Powiedział, że śniący nie jest tym, za musisz co go uważamy. Na to, co pod żadnym pozorem nie wolno nam go zbudzić. Pozostaje nam tylko mieć nadzieję, że dla biednego Iberiona nie jest jeszcze za późno. Jeśli myślisz, że... No. Iberion nie żyje.
Nasz duchowy przywódca odszedł za świat. Zrusza się. Nawet twoja błyskawiczna pomoc nie mogła zapobiec jego śmierci. I co teraz będzie? Zawsze ufałem Iberionowi. Tuż przed śmiercią kazał nam upatrywać nadziei ocalenia w planie ucieczki opracowanym przez magów wody. Dlatego powinniśmy wesprzeć magów wody w ich dążeniach. Przyda się im kamień ogniskujący i almanach. Ale te są wciąż w rękach Korkaloma. A gdzie jest Korkalom? W gniewie. Zebrał oddział strażników świątynnych i wyruszył na poszukiwanie śniadowe. Niech to szlak. I jak teraz odzyskamy kamień ogniskujący? Może. Zdaje się, że kamień i księga są wciąż w jego laboratorium. Masz tu klucz do skrzyni. W tej zawsze historii to musi samo być jednak ziarno prawdy. Jeszcze coś. Tak? Weź tę magiczną runę jako symbol naszej wdzięczności za twoje dokonanie. Pozwoli ci ona w dogodnej chwili przeteleportować się na świątynny dziedziniec. Dziękuję. To się już więcej nie powtórzy. On się rusza, on jeszcze żyje. Trzeba mu udzielić pierwszej pomocy, a nie. Ja w tej grze nie umiem, więc nie pomagam. Niektórzy nigdy się nie nauczą. A to jest obowiązek, gościu. Pomagałeś mu z ziołami, utrułeś go. To jego wina, tak, jego wina. Dobra, idziemy okraść Korkaloma. Poszli na poszukiwanie śniącego, ciekawe gdzie. Nie pamiętam, naprawdę nie pamiętam, gdzie Korkalom tam mógł iść. Nie. Och, nie spadłem. I o to chodziło, ale dostałem jakieś przedmioty. Tu mam teleport. Do obozu na bagnie i to jest idealne. No dobra. Lepiej się w nic nie pakować. To nie mój problem. Pyk. Nikogo tu nie ma. Kamień z morskiego klifu. Almanach. Dobra. To wziąłem. Cisnę dalej. Obrońca Kaloma. Ciekawe jak poszli na wojnę. Ciekawe czemu obrońca Kaloma z nim nie poszedł. No to jest dziwne. Nie wiem co. Szczerze laboratorium, mimo że mu to nie wychodzi? Bo go okradłem przed chwilą i jeszcze okradłem go dwa razy. Bo okradłem go... Oj, zjechałem trochę. Bo okradłem go teraz, jeszcze z receptury bractwa. No, i co to za ochroniarz? W ogóle nic nie pilnuje. No dobra, to w tym odcinku będzie to wszystko. W kolejnym już udamy się w stronę starego obozu. Zobaczymy, co to będzie. A potem do magów wody. Bo to najważniejsze jest. To jeżeli film wam się podobał, nie zapomnijcie dać łapki w górę. A jeżeli chcecie być na bieżąco z innymi produkcjami oraz z tą produkcją, zapraszam do subskrypcji kanału. Trzymajcie się, cześć!